O niemal 90 nowo wykrytych zakażeniach na Suwalszczyźnie mówi środowy raport Ministerstwa Zdrowia. W miejskiej statystyce pojawiło się dzisiaj 56 nowych zakażeń potwierdzonych testem. W powiecie ziemskim natomiast padają rekordy. Dzisiaj na terenie gmin powiatu suwalskiego odnotowano 31 zakażonych. W obu powiatach ponad 750 osób znalazło się w kwarantannie. Według danych ze środowego poranka w suwalskim szpitalu hospitalizowanych jest aktualnie 49 osób z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Leczeni są na 5 oddziałach. Wygląda na to, że sytuacja jest póki co opanowana. Od minionej środy, kiedy to dyrektor szpitala przedkładał radnym informacje o sytuacji w szpitalu, liczba pacjentów wymagających hospitalizacji wzrosła o około 25%.